Jako dobrą sziszę sobie zrobiłem. Ojej. Sisza mi się popsuła. A nie, ja już wiem. Nie wsadziłem kulek do siszy. Ten odcinek będzie o tym, po co są kulki w siszy. Zapraszam. Zdarzono się takie historie, że przychodzili klienci i mówili, że sisza nie działa i nie ma dymu. No i tak w sumie nie wiedzieliśmy, o co chodzi i tak wpadliśmy na pomysł, a wsadziłeś kulki do siszy? Na co spotykaliśmy się z odpowiedzią, jakie kulki, po co nam kulki? A właśnie, kulki zaworkowe w siszy są po to, żeby można było po pierwsze palić, a po drugie po to, żeby można było fajkę wodną przedmuchać. A jak wiemy, fajka wodna musi być przedmuchiwana, żeby była kontrola temperatury, żeby oczyszczać się dzban ze starego dymu, żeby wtedy zaciągnąć się świeżym. Krótko mówiąc, każda fajka wodna powinna mieć w sobie kulki zaworkowe. Niektóre te fajki wodne mają te kulki zaworkowe wyciągane, inne nie. Dlatego dzisiaj pokażę wam, gdzie te kulki zaworkowe trzeba wsadzić i jak to wsadzić i w ogóle po co w tym chodzi. Kulka zaworkowa może być metalowa, może być szklana, może być plastikowa. Kulka zaworkowa bardzo często jest w takim kruczcu wkładanym tutaj z boku, naprzeciwko węża, albo tutaj od góry, jak w tym przypadku. Kulka zaworkowa ma zdanie, jak mamy tutaj te otwory, wkładamy sobie kulkę i będziemy chcieli się z ciszy zaciągnąć, no to w tym miejscu będzie się nam uszczelniało. A jak będziecie chcieli dmuchnąć, czyli zrobimy tutaj nadciśnienie, kulka nam się podniesie. Jeśli tej kulki nie będziemy mieli w środku, zaciągniemy się, będziemy zaciągali powietrze przez te właśnie otwory, gdzie te kulki leżą. Tylko te kulki muszą po prostu tam być. Dlatego wsadźmy kulki, sprawdźmy, czy coś się zmieni. O, sisza wreszcie działa. Morał z tej bajki jest taki. Pamiętajcie o swoich kulkach. Nigdy będzie z wami.